Wiesz, że nie powinieneś smarować łańcucha przy pomocy WD-40? Mam nadzieję, że się z tym nic nie podziało. W tym krótkim filmie opowiemy Ci, jak przygotować rower do sezonu. Wspólnie z Media Expert pokażemy Ci, czym i jak dokładnie umyć oraz nasmarować rower przed pierwszą wiosenną przejażdżką. Oczywiście wszystkie czynności tutaj wymienione możesz tam ogarnąć sobie w domowym zaciszu. W sensie w domu. Tak, na luzaku. Teoretycznie rower do jazdy powinieneś przygotować już na koniec poprzedniego sezonu, ale gdzieś po drodze przydarza się życie, no i koniec końców wszyscy robimy to na wiosnę. W tym filmie powiemy Ci, jak to zrobić szybko, sprawnie i poprawnie. Mycie roweru wcale nie musi być niebezpieczne dla środowiska. Właśnie dlatego polecam Ci korzystanie z preparatów, które są całkowicie biodegradowalne oraz odtłuszczaczy na bazie naturalnych kwasów cytrusowych. Oczywiście, możesz używać również benzyny ekstrakcyjnej lub nafty, natomiast musisz wiedzieć, że po użyciu ten produkt musisz zutylizować w specjalnym punkcie za opłatą. Są też zewnętrzne firmy, które zajmują się utylizacją niebezpiecznych dla środowiska produktów. Nie, szmata nasączona benzyną ekstrakcyjną i wrzucana do pieca to nie jest utylizacja. Zostawienie tego aż odparuje to też nie jest utylizacja. Są dwa sposoby mycia roweru. Albo będziesz korzystał ze specyfików, które są w sprayu, aerozolu czy jakkolwiek, i najpierw namoczysz rower, a następnie popsikasz, po paru minutach zmyjesz całość. Albo zostaje Ci klasyczny płyn do mycia naczyń o nazwie Ludwik. Tak się składa, że jest biodegradowalny. W związku z tym, aby sobie umyć taki rower, potrzebujesz wiaderko z gorącą wodą, dosłownie kilka kropel płynu, szczotki i gąbki. Oraz odtłuszczacz oczywiście. Aby dokładnie odtłuścić cały napęd, będziesz potrzebował trochę czasu i trochę specyfików do rozpuszczania, więc najpierw nałóż pierwszą warstwę, poczekaj chwilę, aż to wszystko zacznie rozpuszczać ten brud, wymyj go i powtarzaj czynność, aż cały napęd będzie czysty. Możesz do tego użyć pędzelka, szmatki lub specjalnej szczoteczki do mycia kasety. Ona też posiada końcówkę do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Pamiętaj, aby umyć dokładnie okolice suportu, czyli korby, piasty kół, szprychy, tylną część kasety, kółeczka przerzutki i inne zakamarki. Wyszoruj bardzo dokładnie także obręcze i szprychy. Zbiera się na nich dużo syfu z klocków hamulcowych, często jeszcze jakiś olej, co ani nie wpływa dobrze na czystość naszych rąk, ani na siłę hamowania. Rower opłucz zimną wodą. Ja mam węża, więc się tam nie cyrtoliłem, ale nie potrzebujesz naprawdę dużo wody. W zasadzie około 2 litrów Ci zupełnie wystarczy. Teraz weź szmatkę i wytrzyj rower do sucha. Dzięki temu unikniesz wszelkich smug i tym podobnych rzeczy. Bardzo Cię proszę, dbaj o środowisko i nadmiar wody z płynem do mycia naczyń wylej do kanalizacji, a gąbki wypłukaj w domu, a nie na trawie. W zależności od temperatury otoczenia odczekaj od kilku godzin do kilkunastu minut i zabierz się za smarowanie łańcucha. Chodzi o to, aby cały łańcuch wysechł. I nie tylko z zewnątrz, ale też wewnątrz. Widzisz teraz budowę łańcucha, więc będzie Ci łatwiej zrozumieć, o co mi chodzi. Aby go poprawnie nasmarować, musisz wniknąć smarem do wnętrza tulei. Dlatego właśnie smar nakładamy tylko i wyłącznie na łańcuch. Musi to być smar płynny, taki jaki widzisz. I pamiętaj, że WD-40 nie służy ani do smarowania, ani do odtłuszczania łańcucha, bo zrobi mu więcej krzywdy niż pożytku. Smarów stałych używaj tylko i wyłącznie do sterów, do suportu, do łożysk w kołach itd. Jeśli ktoś powie Ci, że smarować łańcuch możesz smarem do piły spalinowej albo do silnika, to usuń go ze znajomych na Facebooku i zmień adres zamieszkania. Znam dwa sposoby smarowania łańcucha i oba sprawdzają się świetnie. Pierwszy jest taki, że nakładasz smar na poszczególne ogniwo. Jedno za drugim powolutku. Następnie czekasz kilka chwil, aż wniknie on do środka i wycierasz nadmiar suchą szmatką. Drugi sposób jest nieco szybszy. Przykładasz końcówkę smaru do łańcucha, następnie zaczynasz kręcić korbą do tyłu i przyciskasz lekko butelkę tak, aby smar zaczął wyciekać. Jak dla mnie ten sposób jest troszkę mniej dokładny, ale też bardzo dobrze się sprawdza i oczywiście na sam koniec również musisz ściągnąć nadmiar smaru przy pomocy suchej ścierki. Zaraz pokażę Ci, jaki zestaw narzędzi wożę ze sobą na każdą wycieczkę, ale zanim to zrobię, musisz wiedzieć, że samo umycie i nasmarowanie łańcucha to nie wszystko. Dlatego zobacz kolejne filmy, do których link znajdziesz tutaj,
po to, aby wiedzieć, jak przygotować dokładnie rower do sezonu. To jest taki mój sprawdzony zestaw, który wożę ze sobą praktycznie wszędzie. W jego skład wchodzi minimum jedna dętka, pompka, minimum dwie łyżki do opon, lateksowe lub nielateksowe rękawiczki po to, aby się nie ubrudzić, spinka do łańcucha lub pin, multiklucz, czyli zestaw kluczy, którymi w zasadzie obsłużysz cały rower, spakowana w jeden scyzoryk, telefon, karta do bankomatu, minimum 50 zł w banknocie, bo nigdy nie wiesz, czy nie będziesz musiał szybko wrócić do domu, wtedy jakieś pieniądze się przydadzą, paczka chusteczek higienicznych oraz batonik i bidon z wodą. Gdy jedziesz na rowerze, potrzebujesz energii, możesz mieć nagle dość duży spadek i wtedy warto zjeść coś słodkiego. No i oczywiście bez wody to się nie ma w ogóle gdzie wybierać na rowerze. Gdy będziesz miał ze sobą taki zestaw, nie powinno Cię absolutnie nic zaskoczyć. Może poza deszczem. Przypominam, że w kolejnym filmie pokazuję, jak zrobić pełny przegląd roweru. W filmie numer 3 natomiast znajdziesz informacje o tym, jak kupić nowy rower, na co zwrócić uwagę i jak w konia robią nas producenci. Aby dowiedzieć się, jak przygotować rower do sezonu i zrobić podstawowy przegląd, kliknij tutaj.